teraz przywitam. Nazywam się Rafał. I przejdziemy tak. Słuchajcie, taki bardzo znany przypadek, który pokazuję na każdym szkoleniu. Film animowany Pokémon z mojego pokolenia. Myślę, że część jest młodsza, ale na pewno kojarzy. I generalnie w tym filmie w Japonii było coś takiego, że Pikachu bawił się prądem, szybkie błyski, czerwony, niebieski efekt po publikacji w telewizji. 600 dzieciaków wymagało przyjazdu karetki pogodowej. Tak, jest dostęp na YouTube, ale nie polecam, bo nawet jeżeli ktoś nie choruje na epilepsję, może się źle czuć po tym obejrzeniu. Ja na przykład bardzo źle się czuję, jak przygotowuję materiały i tam na przypomnienia na przykład obejrzę. I tak, bardzo dużo osób nie wie, że choruje na epilepsję. Jest wiele ciekawych przypadków w ogóle w internecie złośliwości, bo nie wiem, czy wiecie, forum osób chorych na epilepsję zostało zaatakowane poprzez dodanie gifu właśnie z migającymi światłami. Dziennikarz, który wrzucał niewygodne treści na Twitterze, również ten sam sposób został zaatakowany, że wrzucili mu w komentarzu obrazek GIF migający. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem został atak epilepsji. Jak się może skończyć atak epilepsji? W Stanach Zjednoczonych był przypadek, że chłopak grał w grę na Nintendo i w trakcie ataku epilepsji leżył tym głowy. Niestety nie przeżył. Dlatego jest tak bardzo ważne. To jest skrajny przypadek. Zaczynam specjalnie od skrajnego, bo tych elementów, które wpływają na to, że możemy komuś zrobić krzywdę, jest znacznie więcej lub utrudnić życie. Bo często jest tak, że on nie ma wyboru, on nie może pójść do urzędu, nie może pójść, nie wiem, przeczytać jakieś materiały, które produkujemy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, taki pierwszy mit to jest to, że to jest mała grupa. Nie, to jest 5 milionów osób. W Polsce. 5 milionów osób, które jest osobami z niepełnosprawnościami, z czego aż 3 miliony ponad ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jak zaraz wam pokażę, to nie jest ostateczna też grupa, bo można być osobą niepełnosprawną chwilowo. Na przykład złamiemy rękę, trudniej nam się posługuje myszą. Bierzemy leki, nie wiem, czy wiecie, leki na HIV mogą powodować różne zaburzenia i przez to ta osoba ma problem z odbiorem treści na stronie internetowej. Może mieć zaburzenia na przykład poznawcze. Są leki, które wpływają na postrzeganie kolorów, na przykład leki dotyczące gruźlicy. Jest tam jeden ze składników, który może powodować, że osoba ma zaburzenia rozpoznawania barw. Więc tych elementów jest bardzo dużo. A poza tym często ta dostępność to także jest takie przypadki, które dotyczą osób pełnosprawnych. Najprostszy przykład, jestem w bibliotece, albo tak jak dzisiaj jestem w pociągu, chciałem zobaczyć materiał wideo. Już nie mogłem zobaczyć, bo nie było napisów, tak? Jestem w bibliotece, no to też chciałbym napisy, jeżeli nie mam tak naprawdę słuchawek. Właśnie specjalnie dzisiaj przyjechałem, pierwsze co zrobiłem, to kupiłem słuchawki. Inny przypadek braku dostępności to jest na przykład uszkodzona mamy mysz i korzystamy tylko z klawiatury. No i jest problem w tym momencie, tak? Albo jest matka z dzieckiem, która coś próbuje szybko na telefonie sprawdzić. Trzyma dziecko na ręku i też obsługuje ten telefon jedną ręką. Bo pamiętajcie, że ta dostępność to jest nie tylko strony internetowe, ale to są wszelkie aplikacje internetowe, aplikacje na telefon i tak dalej. Co więcej, przepisy unijne idą w tym kierunku, że nawet kioski będą musiały być dostępne. Kioski sprzedające bilety i tak dalej, elektronicznie. Ok. Czyli tak, już powiedziałem, że jest sprawą. Sektor publiczny musi być dostępny. Są kary finansowe. Sektor prywatny za chwilkę musi być dostępny. To będzie dotyczyć głównie banków, operatorów telefonii. To już dzisiaj muszą być, ale także transport publiczny na większą skalę, bo samorządowy tutaj jest wyłączony, tak? Ale będzie to szło w tym kierunku. Google też bardzo promuje dostępność, pozycjonowanie i tak dalej. Jest to przyszłość branży, tak? To, co się uczymy na temat dostępności, to będzie coraz ważniejsze w każdym aspekcie, bo czy będziemy pracować w sektorze publicznym czy prywatnym, to, co będziemy przygotowywać, będzie musiało być dostępne. No i osoby starsze i chwilowo niesprawne, czyli osoba z załamaną ręką. Osoby starsze, mózg się starzeje i każdy, kto ma u nas rodzica, który jest 60+, to w większości ten rodzic już nie domaga. W większości są różne choroby, które powodują, że ta treść, przyswajanie treści jest bardzo trudne, dlatego to, co mówiła koleżanka wcześniej, jest mega, mega ważne. Że to nie musi być osoba starsza. Słuchajcie, to może być osoba, która po prostu miała wypadek. Uraz głowy, nawet nie musi mieć uraz głowy, może być lekki. Wiecie, jaki jest najmłodszy przypadek Alzheimera na świecie? 19 lat, chłopak w Chinach. W Polsce był przypadek 30 parę lat, chłopak.
Okej, i co jest ważne? To, co na pewno w WordPressie kojarzycie, jest tam coś takiego jak test alternatywny przy obrazkach. To jest bardzo pomocne zarówno do pozycjonowania, ale przede wszystkim dla osób niewidomych. I tam nie wpisujemy słów kluczowych, tylko wpisujemy, tak byśmy tłumaczyli komuś przez telefon, co widzimy na obrazku. Tak? Nie musimy pisać, że to jest zdjęcie i tak dalej, bo to przeczyta czytnik ekranu. To jest bardzo ważne. Okej, druga taka rzecz, podstawowa, wręcz dyskwalifikująca stronę. Wszystko musi być dostępne z klawiatury. Duży problem jest przy filmach, bo przy filmach musimy mieć kilka rzeczy. Przede wszystkim napisy rozszerzone. Co to są napisy rozszerzone? Wszystko, co jest mówione, plus dźwięki kluczowe. Jeżeli teraz by zawyła syrena, to w nagraniu w napisach powinno być, że wyje syrena, bo ja się jakoś dziwnie zachowuję i musi znać kontekst po prostu ten użytkownik. I audiodeskrypcja, czyli opis obrazu i dźwięków, tak? Czyli osoba, która jest na przykład długo niewidoma albo jest niewidoma, żeby wiedziała, co się dzieje. Także na przykład chodzi nerwowo prelegent i dziwnie go słychać właśnie dlatego, że chodzi nerwowo, tak? Okej. I przede wszystkim wyobraźnia. Musimy pamiętać, że nie możemy opierać na jednym z myśli. Na przykład instrukcja oparta o wzrok. Kliknij w zielony link. Osoba, która nie rozpoznaje barw, będzie miała problem. Osoba niewidoma będzie miała problem. Osoba, która ma jakoś dziwnie ustawiony stary ekran, będzie miała problem. Może to być też oparte na przykład na słuchu, że musi usłyszeć kapcze, no i osoba już nie słysząca ma problem. Ja mam problem. Osoba nie słysząca na niej jest do przejścia. To jest tak naprawdę dyskwalifikujące. Najbardziej taki drastyczny przypadek, który robiłem dostępności i który nie był dostępny, to była strona alarmująca w przypadku porwań dla dzieci policji. Ona nie była przez wiele lat dostępna. Pomagaliśmy ją poprawić. Jak jest teraz, to ciężko powiedzieć, bo to był kontrakt czasowy. Ale generalnie to są czasami też tak grube sprawy, że osoba, która była niewidoma, nie była w stanie zgłosić porwania własnego dziecka. I pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo o tym w ogóle zapomniałem, ale to pewnie jest na slajdzie dalej. Nie, dobra. To, że jest osoba niewidoma, to nie oznacza, że nie kupuje książek. Ona może dla dziecka kupować książkę, dla kogoś bliskiego. Może być czasami także zaskakujące. Osoby niewidome korzystają ze smartfonu. Wydaje się absurdalne, tak? Ale ma wbudowany czytnik, bez problemu korzysta ze smartfonu, nie ma żadnego problemu. Generalnie smartfony są bardzo, bardzo dobrze dostosowane właśnie do osób niewidomych. Już przeleciałem trochę dalej. Czy ja to mogę cofnąć? Dobra. Tu mamy odgląd czytnika ekranu, czyli to, co mówi. I to wypowiada po prostu rzecz. Jeżeli chcecie się bawić właśnie w testowanie czytnikiem ekranu, zalecam włączyć sobie pogląd mowy, żeby zobaczyć, bo to jest bardzo trudne. Dla początkującej osoby, która próbuje się nauczyć czytnika, nie jest osobą niewidomą, jest bardzo ciężko zrozumieć, co mówi czytnik. Podgląd mowy i wtedy widzimy, co mówi. I on powie, coś jest przyciskiem, coś jest zdjęciem i jaki jest opis. Okej, druga rzecz. Responsywne strony. Dlaczego responsywne strony? Są osoby, które potrzebują dużego powiększenia. I teraz bardzo ważna rzecz. Te wszystkie takie ikonki na pewno kojarzycie, a małe, a podwójne, a potrójne, to one tak naprawdę nie pomagają w 100%. Bo osoba, która potrzebuje powiększenia, zazwyczaj korzysta albo z mechanizmu w przeglądarce, albo ze specjalnego oprogramowania. Bo są takie osoby, które potrzebują powiększenia na przykład 10-krotnego, tak? Że na przykład widzą tylko jedną linijkę tekstu. Czyli ta responsywna strona też jest ważna, bo generalnie ona trochę symuluje takie powiększenie, tak? Więc jeżeli mamy responsywną stronę, to jest bardzo dobrze. O co chodzi z stroną responsywną? Żeby nie było dwóch suwaków, że do góry, do dołu i w prawo, w lewo. Niech jeden tylko będzie, tak? Okej. Możemy też powiększyć za pomocą przeglądarki. To jest sprawić, czy się coś nie rozsypuje, bo bardzo często jest tak, że coś ucieka, coś ucina i tak dalej. Wysoki kontrast. O co chodzi? Osoba, która ma problemy ze wzrokiem, różne choroby, bo to nie są tylko osoby niewidome. To tak naprawdę taka osoba potrzebuje wysokiego kontrastu, żeby łatwiej coś zauważyć. To będzie też osoba starsza, też będzie osoba, która ma ten dostosowany monitor, na przykład taki starszy. Ja miałem jakiś taki, że projekt robiłem, bo też jestem frontendowcę. Zrobiłem projekt i zgłasza się do mnie menadżer i mówi, że jest niezgodny. Ja mówię, jak niezgodny? Okazało się, że po moim starszym monitorze nie widziałem się tego tam paska gdzieś tam na dole. No, samo życie. Duże elementy do kliknięcia, ponieważ ta osoba, jeżeli ma duże palce, tak jak ja na smartfonie, no może nie mam aż tak dużych, ale niektórzy naprawdę mają duże palce i jest im ciężko kliknąć, ale są też osoby, które ręka się trzęsie, nie może. Ręka złamana, musi już lewą na przykład używać, tak? I to już jest problem do takiej osoby. Matka z dzieckiem, tak? Jeżeli będzie duży element do kliknięcia, ona sobie łatwiej kliknie w tym telefonie. Jeżeli to będzie tylko dwie strzałeczki w prawo, to już jest problem. Okej, tutaj macie zdjęcie, jak widzą niektóre osoby, które
które inaczej postrzegają kolory. Tu mamy naturalne kolory. Tu mamy chorobę, która polega na tym, że nie widać w ogóle kolorów. Jest taka choroba. Jest choroba, gdzie nie ma czopka koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego. I wtedy inaczej widzi. To nie jest zawsze tak, że tylko czerwony i zielony miesza się osoby, która ma zaburzenia rozpoznawania barw. To może być jakiś czopek lub nawet wszystkie czopki, że będzie to po prostu szare, że wszystko widzi szare. Dlatego też na światłach mamy symbole, a nie tylko kolory, tak? Na przejściu. Okej. Okay. Tu mamy przykład, który jest zbudowany, oprogramowanie zbudowane w Windowsa, powiększenie 500%. I tak ludzie niektórzy przeglądają. Bo mają takie schorzenia wzroku, że tylko w ten sposób są w stanie korzystać z internetu. Mam na przykład osobiście w rodzinie osobę, która nie jest w stanie zobaczyć na przykład słupa, jak idzie ulicą. I praktycznie jakiś słup jest zbudowany tak, że jest na środku chodnika, zawsze trafia w słup. Zawsze. Okej, okay. Kolejna rzecz. Osoby niesłyszące. Mamy tak. Potrzebujemy napisy w filmach i bardzo ważna rzecz. Polski język migowy. Bo są dwa systemy, ale ten polski język migowy to jest ten, który tak naprawdę korzystają te osoby. I bardzo duża ciekawostka. Osoby niesłyszące od urodzenia, polski język nie jest dla nich językiem ojczystym. To jest polski język migowy. To jest inna gramatyka, trochę inaczej. Dla nich na przykład teksty skomplikowane mogą być bardzo poważną barierą. One właśnie dlatego potrzebują tekst zrozumiały. Nie tylko osoba, która czyta jakieś unijne dokumenty, ale także osoba, która jest właśnie niesłysząca od urodzenia, ona też doceni zrozumiały język. Ja podkreślam zawsze zrozumiały, nie prosty, tylko właśnie zrozumiały, bo to też dotyczy, mam nadzieję, że się koleżanka nie obrazi, ale zrozumiały to jest dla mnie po prostu tak, jakbym nazwał właśnie ten problem. Bo ja też bardzo wiele tekstów nie rozumiem. Jak czytam na przykład jakieś pismo z sądu czy coś, to... Okej. Okay. To jest nagranie z koncertu Eminema. Osoby niesłyszące dostają w języku migowym, angielskim języku migowym od razu tłumaczenie. Na koncercie. Można, można. Każdy powiedział, po co cokolwiek robić dla osób niesłyszących na koncercie. A jednak się okazuje, że to działa. Wszyscy raz częstszy na festiwalach. Tak, tak. I też na przykład na lekcji można wykorzystać sobie zestaw, gdzie mamy komentarz po prostu dla osób niewidomych, tak? I to dosyć fajne. Okej, okay. Mamy też dostęp z klawiatury, duże elementy klikalne, muszę się troszeczkę pośpieszyć, to wam pokażę tylko przykłady. Osoba sparaliżowana lub z innymi chorobami, ona porusza się za pomocą wzroku, ma śledzenie wzroku i w ten sposób klika. Jeżeli coś nie jest dostępne z klawiatury, to prawdopodobnie ona też tego nie przejdzie. Parkinson, Michael Fox. Parkinson, mamy znanych dwóch jeszcze youtuberów, jeden jest bez rąk, dwójka dzieci, wspaniale się realizuje, można? Można. Przede wszystkim to, co podkreślam, to są przede wszystkim tacy sami ludzie, którzy niestety mają pewne problemy, na które nie mają wpływu, a my czasami utrudniamy im życie. Okej, okay. Tutaj już koleżanka wspominała osoby z zaburzeniami poznawczymi, czyli tak. Alzheimer, demencja, pierwszy przypadek. Bardzo popularna w ogóle w Polsce choroba dla osób, które są na emeryturze. Plaga jest tego, nie ma na to w ogóle żadnego lekarstwa, jest to poważny problem. I tak jak mówiłem, to nie zawsze musi być człowiek na emeryturze. No tutaj wszyscy znamy Klan, ale mamy też inne. Mamy Bruce'a Willisa i on generalnie ma zaburzenie mowy, dlatego nie może występować. W jego przypadku to był związany z chorobą mózgu, ale to może być po udarze, to może być guz, to może być wypadek i może mieć po prostu problemy, gdzie potrzebuje, żeby ten tekst był też przejrzysty i żeby to wszystko po prostu łatwiej operować. I to może być młody człowiek. Sam osobiście niedawno widziałem w szpitalu 20-latka, który nie był w stanie już nic praktycznie zrobić po ciężkim wypadku i potrzebował tej pomocy. Tak? To nie jest tak, że my to robimy dla osób na wózku niewidomych, robimy to dla bardzo dużej grupy. I mamy też choroby alkoholowe, które uszkadzają mózg, zaburzenia poznawcze. Tak? Narkotyki, alkohol powoduje zaburzenia poznawcze, które utrudniają też w odbiorze teksty. Okej, okay. I teraz tak, jakbyście chcieli zacząć. Jest polskie tłumaczenie w CAG. To jest dokumentacja, która jest opracowana przez cały świat, przez największe firmy, która mówi krok po kroku, co trzeba sprawić, żeby strona była jak najbliżej dostępna. Macie polską checklistę, czyli macie opracowanie przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów, chłopaków, którzy są niepełnosprawni i naprawdę dobrze się na tym znają, opracowane krok po kroku, co sprawdzać i jak sprawdzać.
Jest też podręcznik i ustawa. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcie, oj, cofnijmy, to proszę i co? Tam. Prezentacja będzie dostępna, tak. To czym testuję? Czytnik ekranu, klawiatura, każdy z nas może sprawdzić za pomocą klawiatury, czy wszystko jest dostępne. No są dodatki, tutaj wejść, który tam częściowo sprawdza, uprzedzam. Automatyczne sprawdzanie dostępności nie gwarantuje dostępności. To ma tylko pomóc. No i coraz częściej sztuczna inteligencja, którą wykorzystuję do tworzenia napisów i później oczywiście poprawiam, ale pozwala mi bardzo zaoszczędzić czas.